Ja nie muszę przedstawiać, bo się blisko chyba znam. Proszę księży biskupów, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego następuje kanoniczne przekazanie diecezji. Księdza biskupa Andrzeja, proszę, jeśli ma. Pozwolę sobie przeczytać protokół przejęcia. Protokół z kanonicznego objęcia diecezji legnickiej przez biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Dnia 29 czerwca 2021 roku w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła o godzinie 10 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, zgodnie z kanonem 382 paragraf 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego innymi przepisami obowiązującymi w tym względzie, w obecności kolegium konsultorów oraz innych wiernych duchownych świeckich, biskup Andrzej Siemieniewski przedstawił biskupowi Zbigniewowi Giernikowskiemu pismo apostolskie Jego Świątobliwości papieża Franciszka, który ustanowił go biskupem legnickim. Po czytaniu wobec zgromadzonych pisma apostolskiego nastąpiło kanoniczne przekazanie diecezji legnickiej. Tym samym biskup Andrzej Siemieniewski objął urząd biskupa legnickiego. Protokół sporządzono w 5 jednoczniących egzemplarzach przeznaczonych dla i podpisy księdza biskupa. Proszę o wyłożenie podpisy księdza biskupa Andrzeja i poszczególnych członków kolejnych biskupów. Bardzo proszę. Paweł w liście do Koryntian. Ja bracia przekazałem wam